Pięknego dnia kolejnego. Sytuacja na froncie bez zmian. Chociaż przestało padać. Wziąłeś klucze? To są. A bierz pasówkę, dobra. Jak się nie chce? Potrzymaj ten. Potrzymaj. Mistrzu, no to zostaw, bo można się jeszcze przydać. A jak będziemy w razie, to będzie padać? Będziemy górą? No nie wiem, ale chyba pada w ogóle. Tak, właśnie zaczęło. Tak, że możesz ją sobie wziąć. Proszę. Także mały update, jednak pada. Właśnie zaczęło. A. O Boż. No i wieje. Także widzicie, Komauda chciała przyjechać nad morze, chciała odpocząć, tak. Poopalać się, ale niestety padł Komaudy, jak widzicie, ją prześladuje. I tam jest w porządku, w sumie nie ma słońca, tak jak mówię. Ale i tak jest duszno. No jest duszno, jest gorąco. No. Czekaj, podnoszę nogi, bo ktoś tam napisał, że cały czas tylko słychać moje klapki. No to najwyższy, może jak ci ktoś obcy to powie, to w końcu tak zauważysz. Bla 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 bla. Bla bla bla. Dobra, jem, wyłączam. Recall that car. We have that car in our country, but in different version. It's really different. Zobaczcie, jakie tiko. Ale jaja. Ale jaja. I nie zrozumiały. Ok, I'm going, I'm coming, coming. Może pan moknie. Idę, idę. Ok. A przecież nawet ta tapicerka jak dziko. Ok. Thank you. Są poręcze eleganckie, wszystko no, trzeba. Tylko na wypasie. Wiemy ile? A teraz zobaczcie, tylko z automatyczną skrzynią. I wydechem to po tuningu. No i wydech to co najmniej ten Grady. No. Hamulce tarczowe piszczą, bo to wentylowane tarcze z przodu. Także jesteśmy w naszej tutaj maszynie tuningowej. Rydwanie w pierdolu. Co? Rydwan w pierdolu tak zwany. No tak, to co najmniej 6 osób się mieści. No, tu z kierowca i pasażer, to 8-osobowe tylko. No. Ogólnie widoki są, jak widzicie, brudne. Bardzo zachęcające do no, eksploracji Kambodży. Jedziemy do ambasady wietnamskiej, do konsulatu wietnamskiego, ponieważ chcielibyśmy wyrobić sobie wizę do Wietnamu, ponieważ jeszcze jej nie mamy, a za 4 dni, za 5 dni mamy samolot do Ho Chi Minh. No i musimy się tym zająć. Powiem tylko tak, jak patrzyłem w Polsce, ile kosztuje wyrobienie w ogóle promesy za to, żeby. Bo to jest tak, że na lotnisku Ho Chi Minh nie jest wydawana wiza on arrival, czyli tam po przyleceniu. Jeżeli nie ma się wizy, to w ogóle nie zostanie się wpuszczony do samolotu, tak samo jakbyśmy do Stanów lecieli. Więc trzeba wyrobić wizę. W Polsce są biura pośrednictwa, które wyrabiają promesy wizowe. I taka promesa w zależności tam od biura, to jest taki list, takie zaproszenie. To tak samo jak do Stanów. Kosztuje. No, w zależności od biura, w granicach 300-350 zł. Nie wyrabiałem tego specjalnie, no bo to tak naprawdę dwie wizy do Wietnamu, dwie wizy do Kambodży. No to
byłby duży koszt jedna na zawód, dlatego postanowiłem, że będziemy to załatwiać właśnie na bieżąco i prawdopodobnie jak załatwimy to bezpośrednio w konsulacie tutaj w Kambodży, będzie też, powinno być przynajmniej, zdecydowanie taniej niż byśmy to załatwiali w ambasadzie w Polsce w Warszawie. Kambodża to Kambodża, ona ma swoje ceny i teoretycznie powinno to być załatwione, nie tak mi się wydaje. Tak, i powinno to być załatwione z dnia na dzień. U nas w Warszawie, czy w tych pośrednictwach wizowych, trzeba tam 3 do 5 dni czekać. Także to powinno być od razu. Jest tam małe miasto, znaczy no małe, bo tam 100 tysięcy mieszkańców, to nie wiem. No jak patrzę wielkości Gdańska, tam chyba, no nie, 200 tysięcy mieszkańców i tak dalej, no to bardzo małe. No i tyle, no jedziemy. No mam w pomożyczce podziwiać widoki. Ogólnie drugi dzień pada. Ciepło jest dalej, bo jest dalej 30 stopni, tak jak było. W ogóle tych 30 stopni nie czuć. Jest bardzo przyjemnie. I pogoda odpowiada jak najbardziej. Komarów ziemnych, bo chciałaś trochę poopalać. Ale... takie życie, tak? No. Jeszcze będzie miała chyba okazję, no, na solarium pójść albo coś. Zobaczymy. No i tyle. Także jesteśmy w naszej tutaj maszynie tuningowej. Rydwanie w pierdolu. Co? Rydwan w pierdolu, tak zwany. No tak, to co najmniej 6 osób się mieści. No, tu z kierowcą i pasażer, to 8-osobowe tylko. No. Ogólnie widoki są, jak widzicie, brudne. Bardzo zachęcające do no, eksploracji Kambodży. Jedziemy do ambasady wietnamskiej, do konsulatu wietnamskiego, ponieważ chcielibyśmy wyrobić sobie wizę do Wietnamu, ponieważ jeszcze jej nie mamy, a za 5 dni mamy samolot do Ho Chi Minh. No i musimy się tym zająć. Powiem tylko tak, jak patrzyłem w Polsce, ile kosztuje, bo mieli w ogóle promesy za to, żeby... Bo to jest tak, że na lotnisku Ho Chi Minh nie jest wydawana wiza on arrival, czyli tam po przyleceniu. Jeżeli nie ma się wizy, to w ogóle nie zostanie się wpuszczone do samolotu, tak samo jakbyśmy do Stanów lecieli. Więc trzeba wyrobić wizę. W Polsce są biura pośrednictwa, które wyrabiają promesy wizowe i taka promesa w zależności tam od biura, to taki list, takie zaproszenie, to tak samo jak do Stanów, kosztuje no, w zależności od biura w granicach 300-350 zł. Nie wyrabiałem tego specjalnie, no bo to tak naprawdę dwie wizy do Wietnamu, dwie wizy do Kambodży, no to byłby duży koszt jedna na zawód, dlatego postanowiłem, że będziemy to załatwiać właśnie na bieżąco i prawdopodobnie jak załatwimy to bezpośrednio w konsulacie tutaj w Kambodży, będzie też, powinno być przynajmniej, zdecydowanie taniej niż byśmy to załatwiali w ambasadzie w Polsce w Warszawie. Kambodża to Kambodża, ona ma swoje ceny i teoretycznie powinno to być załatwione, tak mi się wydaje. Tak, i powinno to być załatwione z dnia na dzień. U nas w Warszawie, czy w tych pośrednictwach wizowych, trzeba tam 3 do 5 dni czekać. Także to powinno być od razu. Jest tam małe miasto, znaczy no małe, bo tam 100 tysięcy mieszkańców, bo nie wiem. No jak patrzę wielkości Gdańska, tam chyba, no nie, 200 tysięcy mieszkańców i tak dalej, no to bardzo małe. No i tyle, no jedziemy. No mam w pomożyczce podziwiać widoki. Ogólnie drugi dzień pada. Ciepło jest dalej, bo jest dalej 30 stopni, tak jak było. W ogóle tych 30 stopni nie czuć. Jest bardzo przyjemnie. I pogoda odpowiada jak najbardziej. Komarów ziemnych, bo chciałaś trochę poopalać. Ale... takie życie, tak? No. Jeszcze będzie miała chyba okazję, no, na solarium pójść albo coś. Zobaczymy. No i tyle.
Sytuacja jest taka, że nasz Rydwan czeka na nas. Możecie teraz dokładnie przyjrzeć, jak wygląda Deutico po grubym tunie. Jesteśmy pod ambasadą Wietnamu. Ambasada na razie zamknięta. To są, weź ten, bo... Weź. O Jezu. O. Sytuacja wygląda w ten sposób, że to są godziny otwarcia. Jak widzicie, powaliły im się godziny i mają otwarte od 2 rano do 5 po południu. No ale z boku widać, o co chodzi. Także czekamy na wejście. 2 minuty. Nie można minuty za wcześnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co się będzie działo. Terytorium Wietnamu. No to proszę. Jedzie trochę starymi ludźmi. Jedzie PRL-em. No. Jedzie towarzyszami. Okej. Mamy formularze wizowe. No, szybka sytuacja, 5 minut, wszystko załatwione. 80 dolarów za dwie wizy. Paracki zaraz będzie miał po zębach. Skąd jest nowa ostro? Wiza do odbioru jutro godziny 11, rewelacja. A nasz Rydwan czeka na nas i jedziemy na zakupy. Słuchajcie, nie wiem, do jakiego marketplace my jedziemy, ale ogólnie... To jest stolarnie na przykład. Czuję Duliana. O, no ja też. No. O Jezu, ten owoc naprawdę czuć z daleka. Ale teraz nie śmierdzi. Nie, taki słodki zapach. Bo może świeży. A. Wszystkich po to są świeże. No to tak, że jesteśmy przed centrum handlowym z drewnem. No to... O Jezu. Tak, to taki lokalne. Tu nie robią meble na przykład. Znaczy tam robili, no. Ja tutaj chyba robią tylko deski. Widzisz, to jest skrót, zobacz. No ta. Ogólnie sytuacja, słuchajcie, jest taka, że widzieliśmy Bentleya na blachach z Kambodży. Także jesteśmy w ogóle w szoku, co się dzieje, bo to chyba prezydent był w ogóle. Albo nie wiem, kto, nie mam pojęcia. No, ale naprawdę szok. No. Rozumiem, w Warszawie czy gdzieś, no, jest tego pełno, tak? Ale tutaj? Jeszcze nie w stolicy? Ocie! To jest to market, no tak. To chyba to... Tak, to na pewno to. No, to mało dać, to czeka nas przebawa.